Imię i nazwisko. Rzadko nam się zdarza e, e, w ten sposób pytać naszych gości, ale ponieważ rozmawiałeś z nami przed wejściem na antenę zdecydowanie po How polsku... How do you więc, do, Kevin? Więc skąd się wziąłeś tutaj, Kevin? E, jeśli chodzi o moje imię i nazwisko, rozumiem. Tak, i w ogóle dobry, całe, dobry, całe, całe, twoje, całe twoje losy możesz opowiedzieć. Mamy dużo czasu. Okay. To, to imię i nazwisko to taki trochę przypadek, przynajmniej jeśli chodzi o zagraniczne brzmienie, bo jestem stuprocentowym Polakiem. Moje imię nie wzięło się od Kevina samego w domu, a to jakby jest najczęściej zadawane pytanie względem mojego imienia. Ale no to wzi... był bardzo popularny film w Polsce w latach 90. Tak. tak. Znaczy on jest dzisiaj wiem. jeszcze bardziej popularny niż wiem, kiedyś. Wiem. Ale to nie stąd się wzięło, ale też przez film, bo przez Kevina Kostnera w tańczącym z wilkami, którym się zafascynowała moja mama, i no. I... Tak, i tak to wyszło. Ale urodziłeś się w Paryżu? Urodziłem się w Paryżu, bo na początku lat 90. moi rodzice tam pracowali. No i wrócili mniej więcej po pierwszym roku mojego życia. I od wtedy byłem cały czas w Polsce. W międzyczasie mój ojciec wyjechał jeszcze do Francji i jest tam do tej pory już na stałe. A to już jakieś 20 lat temu tam wyjechał. I czasem bywam. Odwiedzam go na jakieś święta wakacje. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie bez powodu też zadajemy te pytania, nie żeby tak zacząć się odpytywać z urodzenia, mm -hmm. tylko ze względu na Tytuł no tak, twojej czy... książki debiutanckiej, tak? Debiuta, I żeby tak, tak, czytelnicy nie myśleli sobie, że to pseudonim artystyczny. To, to raz. No ale, ale wróćmy do tej migracji. Tak. Skąd się wzięła migracja i czy to jest opowieść o właśnie o Twoich losach i nie wiem, losach Twojej rodziny, losach migrantów? Co ta migracja? Nie, to, jest, to, to nie są oznacza. moje losy. To nie są moje losy. To jest fikcja, choć przepełniona wieloma takimi prawdziwymi elementami. Jest dużo prawdziwych zdarzeń, przemyśleń, które naprawdę się wy wydarzyły niekoniecznie w moim życiu. Jeśli chodzi o samą migrację, na początku nie miałem takiego zamysłu, żeby to by było odniesienie do migracji takiej fizycznej, do przemieszczania się. Bardziej chodziło mi o taką migrację wewnętrzną, o to takie podróżowanie właśnie od siebie do siebie, o te zmiany, o to, że czasem jesteśmy kimś innym niż byliśmy rok wcześniej, podoba nam się coś, co by nam się nie podobało, albo zachowujemy się w jakiś tam sposób, który kiedyś byśmy potępiali, a teraz uważamy, że to jest ok. I tak właśnie, taki, taki był zamysł początkowy, ale w międzyczasie wkradła się, to, wkradła się w to też migracja fizyczna, więc to też się tak uzupełnia i, i zdecydowanie jest trochę tej takiej migracji w tej książce. A Czyli, bohaterowie? No właśnie, Sebastian, tak? tak e, e, my mamy kilku czy kilku? Tak, jest Sebastian, bohaterów. jest Adam. Adam, e, no właśnie, e, oni, a, Lila... Tak, Lilia, tak. Lilia, 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 Aria. Oczywiście Lilia, e, Aria. No właśnie ci bohaterowie twojej, że, że tak powiem skromnego de debiutu, ale zwracając uwagę też na objętość, bo e, to jest taka i, i teraz nie wiem jak powiedzieć, mini powieść, zbiór takich e, historii e, nie A to autor skoro. musi sam objaśnić, co no najlepiej będzie. No i Ja szczerze przyznam, że sam miałem z tym trochę problem, kiedy byłem zapytany, bo, bo też trudno mi było właśnie określić, czy, czy musiałem za każdym razem komuś tłumaczyć, czy to jest coś w rodzaju długiego opowiadania właśnie albo krótkiej powieści. W każdym razie zależało mi na tym, żeby mój dewiód był właśnie taki krótki, mały i poręczny, bo nie chciałem właśnie przytłoczyć na samym początku Skromne potencjalnego autor. czytelnika. Autor, tak? <gry> I też wspominam czas, kiedy jak miałem chyba 15 lat, przed, krótko przed podróżą PKS-em, na ostatnią chwilę kupiłem w Empiku właśnie taką krótką książeczkę wydawnictwa Czarne. To była książka o Albanii pisana z perspektywy kobiety. No, to tak w skrócie. No, i pamiętam, że wtedy tak miałem taką pierwszą myśl, że. Zrobić coś takiego. Że, 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 że tak, że. Jeszcze wtedy nie byłem do końca świadomy, że, że uda mi się kiedyś właśnie coś wydać. Ale, ale zawsze gdzieś to wracało w mojej głowie i zawsze czułem, że chciałbym mieć w moim skromnym dorobku chociaż jedną taką pozycję, która właśnie jest takiej wielkości, takiego małego formatu. Ale która jest prozatorska, bo, bo to troszeczkę też tak, wygląda więc... jak tomik poetycki. Tak, tak. Nie się. mamy nic przeciwko poetom, bardzo ich lubimy, ale wiemy, że tych tomików powstaje bardzo dużo, a prozy no, prozę to trzeba umitać, tak, żeby tak. napisać. A no właśnie, no a, a gatunkowo dlaczego. Dlaczego nie kryminał, dlaczego nie fantastyka czy, czy jakiś romans? Ogólnie moja droga taka prozatorska, chociaż może nie droga prozatorska, tylko samo zamiłowanie do czytania, zaczęło się właśnie od, od kryminału. Prosty plan, tak, tak nazywa się ta książka, ale to już lata, lata temu ją przeczytałem i właśnie zafascynowała mnie. Ogólnie budowa kryminału, to takie cały czas trzymanie w napięciu i to, że człowiek, choć na przykład, nie wiem, już czyta nad ranem i, i zamykają mu się oczy, no to jednak czyta na siłę, bo jest tak wciągnięty w to, Prawda. że nie może przestać. Później przez lata miałem takie trochę pojęcie, może takie, nie wiem, niedobre podejście do kryminałów, jakoś totalnie mnie do nich nie ciągnęło. Ale niedawno jakoś to do mnie wróciło. I kolejna książka, którą zacząłem już pisać, i która będzie zdecydowanie obszerniejsza, będzie miała elementy kryminału. Mhm. Na pewno. A, to, to właśnie się zastanawiałem, że się <laughs> tak proza artystyczna bardziej Ja tylko bardziej... się tutaj dopytam, ten prosty plan to. No, ja przepraszam, bo nie odpowiedziałem jakoś tam. Mhm. <laughs> prosty plan Scotta Smyfa to. Tak, zgadza się dokładnie, mhm. dokładnie. dokładnie. No to to jest autor w, no, uwielbiany w Hollywood w zasadzie A ja w ogóle Nie czytałem tej książki, ale widziałem chyba film. Pod no, plan. I to. Nie tak. wątpię. Bo właściwie cokolwiek, co on popełni, to zaraz. Ale nie zacząłem tak. pisać ale w tym przypadku. Ekran. Ale w tym przypadku myślę, że film nie był nawet chyba. W ćwierci tak dobry jak tak książka. Tak jak w 90% mm. w tak, w, w tak. przypadków. Przynajmniej my mamy taki pogląd. <laughs> tak, tak. No Wyjątkiem prawda. jest Fight Club na przykład. To jak mam okazję, to zawsze to wspomnę, bo to jest jednak niesamowity naprawdę wyjątek i, i to można naprawdę zamiennie traktować. Można mm. najpierw obejrzeć film, później przeczytać książkę i na odwrót. Mm. W tym przypadku to nie ma znaczenia. One się totalnie uzupełniają. To jest jakby... mm. No dobrze, to już wiemy, że, że będzie może jakiś taki romans właśnie z Dreszczowcem, kryminałem. Ciągle ja nie wiem, dlaczego to jeszcze nie jest taki romans, ale będziemy pytali o to naszego gościa za moment. No właśnie, i o wszelkie migracje życiowe, filozoficzne, literackie. Radio Wrocław Kultura. Naszym gościem jest Kevin Nolbert z Opola. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że dzisiaj Zgadza mamy się. też gości, którzy są y, pisarzami, debiutującymi lub doświadczonymi, y, ale są również muzykami. Był trębacz jazzowy, był, był basista bassista. rockowy, o, Rymu, tak do a teraz jest muzyk... Gitarowy można powiedzieć, Na no, nie tylko w zasadzie, bo, bo, bo ostatnio to znaczy ostatnio, jakby z rapem mam styczność już od ponad dekady, ale niedawno zacząłem w to iść tak na, na poważnie. No ale bo... Ty rapujesz, czy? Tak, ja rapuję, mhm. ja rapuję. I robię też, mhm. robię też bity, niektóre robię, niektóre produkuję, czyli robię totalnie jakby syntetycznie, a niektóre E, bardziej komponuje, czyli jednak jest, jest, jest trochę tej gitary. Gdzie i, można posłuchać? Bo gdzie tu nie. zaraz nam zarapuje, tak. To, nie no, tylko przecież to. Trzeba będzie znaleźć e, rymy do kultura. A, mówisz, gdzie? Tak, a, gdzie, gdzie rapujesz? A o czym? No. Proszę e, bardzo. Chciałem na e, e, Kura, e, ale o czym rapujesz? Bo ja, ja wiem z Twojego bio, że Twoje miasto ukochane, no niech będzie, już to Opole. Mhm. E, e, co robisz we Wrocławiu, skąd się tutaj e, wziąłeś, bo wiem, że byłeś tutaj u nas w radiu trochę przez moment też. E, tak. Ja we Wrocławiu bywałem często od dziecka, bo wychowałem się też w takiej małej mieścinie, nazywa się Kępno. Uh -huh. Jest w zasadzie całkiem niedaleko i też przez to w ogóle e, wielu ludzi z, z Kępna często bywa we Wrocławiu, wielu ludzi tu studiuje ja, Jako ka kaliszanin to mogę powiedzieć, że Kępno, Kępno znam bardzo dobrze. Tak. Mhm. Jesteśmy gdzieś tam z no, wszyscy Wrocławianie są spoza Wrocławem, poza Łukaszem. No, ja jestem z, po prostu w peryferii Wrocławia. Zaporowa. A, czyli bardziej wrocławski no na tak, pewno no. niż my. E, przepraszam, bo się I trochę. I co cię przyniosło? A co, co mnie tu przyniosło? No Wrocław zawsze był jakoś obecny w moim życiu. E, no ale jakby za pracą tutaj przyjechałem. Jakieś 3 lata temu dwa trzy lata temu. Co robisz? Z, z wykształcenia można powiedzieć z sprawie wykształcenia, bo, mm -hmm. bo porzuciłem studia na, na krótko przed dyplomem. Jak to tam... raper? Jak mm -hmm. tak, to raper. Jak to raper, tak, tak. Bardzo powszechne. Anglistą. Anglistą. Mm -hmm. No tak, to, to, to zdecydowanie pomaga w niektórych, w niektórych sytuacjach. Mm -hmm. No i tak, byłem na stałe przez ponad rok we Wrocławiu i tutaj pracowałem no i wróciłem do Opola mhm. i wróciłeś do Opola i napisałeś książkę napisałeś tak a książkę w zasadzie samo napisanie mhm. książki jakby większość tej książki powstało we Wrocławiu ta książka w większości powstała we Wrocławiu, reszta później już. Czyli jakoś... ten Sebastian Lila, to mo moglibyśmy ich gdzieś tam na ulicach e, e, spotkać. Też chciałem zapytać o formę tej migracji, bo ona jest też specyficzna. Tu mieliśmy autora dzisiaj z konstelacjami, twoja jest też. Te rozdziały mają takie e, tytuły, liczebniki są tytułami, a potem są miesiące e, tytułami. To jest taka eksperyment nad formą. Trochę eksperyment, a, a trochę też podkreślenie jednak tych postaci, które, które się pojawiają w danych rozdziałach, bo, bo te, te imienne rozdziały są poświęcone właśnie konkretnie, oczywiście nie tylko, ale głównie tym osobom. I, I to w zasadzie, w zasadzie dlatego. I poza tym myślę, że to jest takie dość ciekawe rozmaicenie Zamiast patrzenia na same numerki właśnie w, w spisie treści, to można zobaczyć tak, jakieś jest. imię, jakieś te, miesiące. Te, te, te wszystkie pasje, na przykład wspomniany rap, nie przeszkadzają w, w pisaniu? Bo ty nie rapujesz w tej książce, nie rapujesz. A, w tej książce nie rapuję. No. To, zgadza się. No problem jest z posiadaniem no kilku równorzędnych pasji takich, że jeśli człowiek tak zatapia się w jedną, no to trochę zaniedbuje te pozostałe, no bo jednak nie ma czasu, nie ma energii. Poza tym też jak się wpada w ten świat właśnie albo pisarski, albo muzyczny, albo sportowy, no to no trochę tak to pochłania i żyje się tym na co dzień I, i wtedy, jak się w takim trybie literackim, to się pisze i się czyta, jak jest się w trybie muzycznym, to się nagrywa i słucha ja tak samo... No sportowo. właśnie, no bo y, y, jednym z, z hobby i pasji są sporty walki. Tak, zgadza się, zgadza się. Zacząłem od krawmagi. Krawmaga to jest taki izraelski, militarny system samoobrony. Mhm. A później przerzuciłem się na, na brazylijskie jiu-jitsu. Z... Kiedyś trzeba byłoby zrobić taki turniej, nie? P pisarze, którzy mają takie hobby, bo jest tak. ich niemało. Nie, no bo Mariusz Czubaj, Mariusz Czubaj tutaj guruje czarny pas w karate, a jest jednocześnie profesorem antropologii. No teraz mamy rapera, wow. mistrza kraw magii. Tak, Krawmaga słyszałem o tym. E, m, muzyka i e, e, pisarza. A e, powiedz mi, jaki jest odbiór? Ta książka się niedawno ukazała. Jaki jest odbiór, nie wiem, najbliższych czytelników znanych tobie lub nie, nie, nieznanych. E, to takie. Poetycka proza jest momentami, bardzo poetycka. Oczywiście są dialogi, jest, dzieje się tutaj, tak. ale tak jak każdy rozdział się zaczyna tak bardzo, tak sentymentalnie, poetycko bym powiedział. Tak, tak, no zaczyna się poetycko, bo to też moje korzenie takie pisarskie są, mhm. są w poezji, ale chciałbym zaznaczyć, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że to nie jest takie poetyckie w całości, tak jakby ktoś sobie mógł to wyobrazić, kto tego słucha, a nie czytał, że to będzie takie po prostu zawiłe i takie zbyt górnolotne w negatywnym sensie. Myślę, że, że, że jakoś to wypoziomowuje i czasem, czasem niektóre rzeczy opisuje bardzo kolokwialnie, bardzo właśnie płasko i tak, tak, tak wyraźnie, może nie czasem wulgarnie, ale dobitnie, po to, żeby, po to, żeby to wyrównać. I przepraszam bardzo, bo znowu się zgubiłem. No, to to jest dobry moment, bo zrobimy jakiś oddech jeszcze muzyczny. I zos, no, zostanie i z nami tak do, do końca. Do końca audycji. Kevin z nami zostanie, bo, bo jeszcze będziemy się pytać o to, czy następny projekt literacki, no bo ten był taki, żeby oswoić jest, tego czytelnika, wyszło. jest. Tak, żeby oswoić. To, A już wiem, jakie było pytanie, dobra. No, widzisz, to pewnie następny będzie, będzie du, dużo większy. I co, jak przeleci ten? Kawałek, to zarapujesz nam coś na koniec? Tak, audycji? Bo jeszcze tego nie mieliśmy. Mieliśmy Barda z gitarą, ale jeszcze nikt nam nie rapował. No to będą wow, trzy wow, minuty, kurczę. żeby coś wymyślić. No, spokojnie. Dobrze, dobrze. To jest, jeszcze trzy minuty, jeszcze podczas rozmowy możesz myśleć. Jeśli bo... można podłączyć jakiś bit tutaj na, 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 na MP3, na AUX, to, to... nie, nie. Aha, coś, Gramy, coś tylko, Gramy tylko od razu te, te U, tak? trzy minuty. Nie wiem, o czym wy mówicie, z się połączyć, ale. Nasz gość troszeczkę kryguje z tą e, książką. E, mówi, że z jednej strony to taka proza rzeczywista, z drugiej poetycka. Mi się bardzo podobają te, te, te wstępy do tych e, mini opowiadanek, które opowiadają się, e, które rozszerzają się w taką e, opowieść. Ale powiedz, e, w duszy ci gra poetycko, prozaicznie, e, proza życia e, bardziej czy, czy raczej ta książka powstała z... bo w pierwszej chwili można by było też wziąć i powiedzieć migracja. No, to nawiązuje do tego problemu, o którym teraz wszyscy mówią. Mi migracji z... A, tak. y no to był taki element, że jakby po fakcie oczywiście mm -hmm. pomyślałem sobie, że, że to może większej ilości osób rzucać się w oczy właśnie przez to, że ten temat migracji jest od paru lat dość gorący i taki kontrowersyjny, bo różne rzeczy w związku z tym migrowaniem się dzieją. Hmm. Przepomniałeś sobie moje pytanie wcześniejsze. A, dlaczego taka o, o, krót... nie, nie. o odbiór jeszcze. A, odbiór, tak, to odbiór. Odbiór jest bardzo pozytywny. Odbiór jest bardzo pozytywny, nawet zaskakująco pozytywny, z tym, że 9 na 10 osób. Tak, mniej więcej, stwierdza, że, że ma niedosyt, że jest za krótko. To teraz moje pytanie w urywa. związku z tym, a to oznacza, że następny projekt literacki będzie już pełnowymiarową powieścią taką, bo zresztą wszystkie badania tak. pokazują, że czytelnicy to im grubsze, to tym bardziej są szczęśliwi. Myślę, no, że to... będzie co najmniej trzy razy dłuższe. Mhm. Myślę, że będzie co najmniej trzy razy dłuższe. A to, to potraktować jako taką wprawkę literacką, sądowanie? Yy, czy wyrzuciłeś z siebie coś, co tkwiło w tobie, nie tylko z, m, wyrzuciłeś jako raper, ale też w takiej literackiej hmm. formie? To znaczy, jeśli chodzi o migrację, to, 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 to poczułem, że spełniłem tę chęć wydania właśnie czegoś y, w tak małej formie. Hmm. I skoro już to zrobiłem, to, to czułem się gotowy, żeby, żeby wydać coś takiego pełnowymiarowego. I oczywiście ta książka też jest pełnowymiarowa i póki co to jest najważniejsze, co zrobiłem i jest dla mnie bardzo istotna. No ale mam na myśli pełnowymiarowego w sensie, w sensie dłuższego, takiego, które e, te, te, czegoś takiego, co zasługuje na pewno na miano powieści, tak bez debaty. Ehm, tak, poza tym z, też widząc, jak mi się pisze. Kolejną powieść. Widzę, że będę w stanie na pewno dużo więcej napisać, bo pisze mi się dużo łatwiej, dużo więcej stron za jednym razem zapisuję. Mm -hmm. I także to też na, na tej podstawie myślę, że. Ja, um, przeczytam kilka zdań. Y, ósmy rozdział, Sebastian, bo to jest tak. Otóż e, daleko. E, no, ale to nie, nie zdradzę, że tak powiem, finału, ale. Pewnie. Jesteśmy uprzejmi. Zostawimy sutę napiwki. Zostawiamy, przepraszam. Zostawiamy sutę napiwki. Chyba nam zazdroszczą. Kiedy widzę nas w lustrze, gdy wychodzimy, wcale im się nie dziwię. Ale w głowie brzęczy mi ul, który każe wyruszyć w ostatni etap spontanicznej podróży. No właśnie, zawsze takie, no, takie strzały, no, trochę poezji w tym jest, trochę prozy. Jestem bardzo ciekawy tej następnej opowieści z wątkami kryminalnymi. Tak. I chciałbym się wciąć właśnie i skorzystać z tego, że jestem na antenie i zaznaczyć, że bardzo zależało mi, żeby te napiwki nie były sute, ale sycące. Mm -hmm. I taka też, tak, tak, takie też słowo pojawi się w ewentualnych dodrukach i w e -booku, który, który ma się pojawić A to w to była jakaś awantura o słowo? No ja tak trochę już, że tak powiem, nie wytrzymałem, bo, 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 bo bardzo mi zależało na niektórych I walczyłeś na, niektórych z, re, z redaktorką, tak? tak czy to z znaczy, redaktorem? Tak. Jakby przez, przez cały proces oczywiście były te sycące napiwki, bo chodziło mi właśnie o te napiwki, którymi mm -hmm. można się nasycić, i żeby to było też takie odniesienie do tego jedzenia, do tej restauracji, i tak dalej. To wszystko tam mi pasowało. No i zdenerwowałem się, kiedy nagle po tych siedmiu miesiącach, po tych wszystkich e, e, zabiegach i, i po zatwierdzeniu tekstu ostatecznego do druku, to jednak te, te sute napiwki tam się wkradły, bo, bo, bo ktoś to spłycił. To tak, bo, bo jest mhm. taki utarty zwrot chyba, sute napiwki, mhm. ale totalnie mi to nie pasowało. Nie dopadłeś re, no to, redaktora to jest, i nie zacząłeś go dusić. To, to jest Zdąsiu, reakcja kraw, kraw, ty, kraw typowa maga. dla osoby, która układa słowa tak? mhm. do mhm. Rapowania. Ale mm. oczywiście, żeby tutaj nie, nie siać jakichś tam negatywów, to, to jestem bardzo zadowolony z tego wydania i uważam, że mm -hmm. jest świetnie wydane. Zakachałem się w układce, od kiedy Okładka ją zobaczyłem. Jest, tak, tak, tak i bardzo. I także, także oczywiście dziękuję wydawnictwu. Nowares, wydawnictwo Nowares, y, sy, sycące nie było. Tak, właśnie, mamy właśnie, kończymy audycję. Mnóstwo autorów u nas i podsumuje ją Kevin Nolbert. Y, który nam coś zarapujesz, zarapuj nam coś w literaturze, kulturze, coś tak, no się nigdy nie rapowałem, więc tak. Ależ nie. ty no. naprawdę, <coughs> redaktorze Antczak Bo nie mieliśmy jeszcze rapującego zakończenia audycji, ani nawet wstępu do audycji. Dobra, y, żegnamy Bo, się z wami. Tak. I, ee... Rym, rymem do Antczak można zrobić coś. Co Ile mam czasu? Masz czasu, minutę. Tak? Dobrze, zarapuję no. swój ostatni kawałek Mi chmury. Minutę. My się żegnamy. Powtórka w piątek o godzinie 9 do 12. Żegnają się Łukasz Śmigiel I Jacek Antczak i Kevin Nolbert, rapująco Dobrze, przestrzegam tylko Państwa na początku, że bit puszczam z telefonu, więc yy, może być płasko. Jak słychać? Dobrze. dobrze, dobrze słychać dobrze. płasko, ale słychać. Ale zdecydowanie na pewno Państwo słyszą, że bit leci z telefonu. Chmury drapią dziś bloki. Ludzie się kręcą jak loki swe powłoki rozcierają pochodni, głodni, głodni. Głodny i ja o smaku gardła dziś danie dnia, bo nie jeden tu komuś już do gardła skakał. Chmury drapią dziś bloki słyszę na klatce Twe kroki, my myśli jak loki kręcą się wokół twojej nogi. Odpalam płomień jakbym pożar zniecał. Radio Wrocław, Kultura, Literatura.